Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sobie nam, Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko. Maryjo, pokorna służebnico Pana, kontemplując Twoją jasnogórską ikonę, zachwycamy się tym, z jaką czułością tulisz Dzieciątko Jezus i wskazujesz na nie. Tak jakbyś chciała nam powiedzieć, On jest najważniejszy, na Nim skupiajcie swoje spojrzenie i swoje życie. Jezus był dla Ciebie, Maryjo, całym światem. Gdy osłoniona Duchem Świętym odczułaś Jego obecność pod Twoim sercem i wtedy, gdy trzymałaś Go w swych rękach zaraz po narodzeniu, gdy wraz z Józefem chroniłaś Go przed nienawiścią Heroda i gdy z bólem serca szukałaś Go zagubionego w świątyni. On był całym Twoim światem, bo wiedziałaś, że fiat wypowiedziane przy zwiastowaniu wytyczy ścieżki Twojego życia aż pod sam krzyż. Maryjo, dziś stoją przed Tobą osoby, które w Kościele w Polsce
są odpowiedzialne za tworzenie programu prewencji wobec zła, jakim jest wykorzystanie seksualne osób małoletnich. Naszym pragnieniem jest to, by nigdy nie dochodziło do tych straszliwych przestępstw, które głęboko ranią i pozostawiają ślad w sercu osoby zranionej na całe życie. Naszym pragnieniem jest to, by działając edukacyjnie, informacyjnie i duszpasterstwo, stawić czoła tej fali zła wymierzonej w najsłabszych i najbardziej ufnych, by stworzyć w Kościele przestrzeń, w której będą się czuli pewnie i bezpiecznie. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś: zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. Dlatego stajemy przed Tobą, Matko pięknej miłości i niezawodnej nadziei, i prosimy, byś uczyła nas tak kochać i chronić najsłabszych w Kościele, jak Ty kochałaś i chroniłaś Jezusa. Wszak właśnie w nich odbija się Jego oblicze w myśl słów: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Oddajemy Ci zatem, Maryjo, naszą posługę, pracę. Oddajemy Ci nasze zaangażowanie, by ukazać piękno obecne we wspólnocie Kościoła i jego ciągle aktualną misję wychowywania i ewangelizacji. Oddajemy Ci, Maryjo, to, z czym się zmagamy, czego nie rozumiemy i to, co nas przerasta. Oddajemy Ci rodziców, ludzi świeckich, duchownych i konsekrowanych, którzy w swoich diecezjach i instytutach tworzą programy prewencji i wcielają je w życie. Oddajemy Ci, Matko, nas samych i prosimy, byś wyprosiła nam u Jezusa dary Ducha Świętego, szczególnie dary mądrości i odwagi. Byś wyprosiła nam u Jezusa taki sposób myślenia, w którym osoby zranione będą zawsze na pierwszym miejscu. Oddajemy Ci, Matko, cały system prewencji tworzony w naszej wspólnocie kościelnej i prosimy, byś nas prowadziła i nam towarzyszyła. Oddajemy Ci naszych przełożonych, byś ich serca kształtowała w duchu zrozumienia i otwartości. Oddajemy Ci wreszcie, a może przede wszystkim, wszystkich zranionych w Kościele. Naucz nas żyć z nimi i dla nich. Wspomniany już błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński napisał: nie istnieje niemożliwe, gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co niemożliwe. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. Jeżeli jakiś program, to ona. Maryjo, bądź naszym wsparciem, bądź naszym wspomożeniem, bądź naszą orędowniczką, ale nade wszystko bądź Matką. Do rozważania i modlitwy zawierzenia wypowiedzianej przez księdza Bogumiła Kempę z zespołu do spraw prawnej ochrony dzieci i młodzieży w tajemnicy zesłania Ducha Świętego chcemy dołożyć, jak każdego dnia modlić się w intencjach Kościoła Świętego Papieża, biskupów, kapłanów i diakonów. Chcemy polecać osoby życia konsekrowanego. Polecamy ojców i braci Paulinów na czele z ojcem generałem, wszystkich naszych przełożonych, klasztor jasnogórski,
wraz z Ojcem Przeorem naszych dobrodziejów, pracowników i ofiarodawców. Polecamy przez Twoje niepokalane dłonie tych, którzy w swoich rękach mają władzę, aby korzystali z niej dla dobra każdego człowieka. Prosimy o łaskę pokoju za wszystkich chorych i cierpiących na duszy i na ciele. Polecamy parafię świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Drużbinie i całą diecezję włocławską, która ma łaskę spotkania się z Tobą w świętej ikonie nawiedzenia. Oddajemy Radio Jasna Góra, Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie media, przez które łączymy się z Tobą na tym apelu i nie tylko. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, dzieci komunijne z Golejewka, Kołdrębu, Skoczowa, Wolborza, Wierwic, Myjomic, Choryńca Zdrój, Brzuzy Stadnickiej. Polecamy pielgrzymów z Białegostoku, z parafii świętego Floriana, ogniska pokutne, które przeżywają swoje rekolekcje. Prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary, o zdrowie dla Romany. Prosimy o błogosławieństwo dla księdza Bogumiła, który dzisiaj też przeżywa swoją 21. rocznicę święceń kapłańskich, oraz wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota wiecznego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze.
o mój Jezu. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami, racznie bądź w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza Bogumiła prosimy o udzielenie błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie koluje jej oblicze, na nim święte syfie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś patrzyną jej opiekę oddał Cię. Ramionach znajdziesz swój.